Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z nowego browaru. Browaru, no, jak grzyby na deszczu. Browaru dolnośląskiego z kotliny jeleniogórskiej. Z browaru Miedzianka. Muszę powiedzieć, że browar Miedzianka to dosłownie historyjkami to bym mógł obdzielić 5 innych browarów, tyle można opowiedzieć o tym browarze. Zacznijmy od tego, że browar miał premierę wtedy 1 maja, wtedy kiedy był festiwal Dobrego Piwa. Czyli browar funkcjonuje no, 1,5 miesiąca. Ma w ofercie 3 piwa. Cycuch Janowicki, który właśnie będzie degustowany, Rudawskie i Górnik. To po kolei dlaczego Cycuch Janowicki? No Cycuch Janowicki dlatego, że z Miedzianki widać dwie góry bliźniacze. Jedna to jest Krzyżna Góra, po niemiecku kiedyś Kreuzberg, a druga to Sokolik. I one są przez turystów nazywane cyckami Lolo Brigidy. Dlatego, że się kojarzą. Widziałem też gdzieś nazwę Piersi Księżnej. To pewnie zanim Lolo Brigida stała się popularna. Więc Cycuch Janowicki pochodzi od tych dwóch gór. Od tych cycków Lolo Brigidy. Czy piersi Lolo Brigidy. Górnik pochodzi od tego, że Miedzianka, dawniej Kupferberg, była miejscowością górniczą. Różne rzeczy tam wydobywano, ale po II wojnie światowej wydobywano tam uran. Uran, wiadomo, sprawa polityczna. No i ta kopalnia była podobno przyczyną upadku miejscowości Miedzianka. W ogóle Miedzianka do 1945, czyli do końca wojny, była miastem. Kopferberg, potem Kupferberg. Czyli Miedziana Góra. I tak też po wojnie się nazywała przez pewien czas. Miedziana Góra, potem zmieniono nazwę na Miedzianka, no bo stwierdzili, że już takie małe, że na Miedzianą Górę to nie zasługuje. No i podobnoż ta kopalnia uranu powodowała takie szkody górnicze, też pojawiały się tam, no troszkę licznik Geigera tam chrzęścił, więc w 72 zdecydowano się, że likwidujemy Miedziankę. Wysiedlili wszystkich ludzi do Jeleniej Góry, wysadzili tam część budynków, a miasto było o tyle jakby prężne przed wojną, że nawet miało kino. Nawet miało kino. Przed wojną. Więc tak to wygląda. Obecnie w Miedziance, gdzie zaczęli jakby wracać ludzie, mieszka 80 osób. No otwieranie browaru, notabene bardzo ciekawego, takiego rzeczywiście na styl zachodni, czyli na górze jakby na takim wyeksponowanym miejscu browar, na dole stoliki, fajnie to wygląda. Tam poniżej zamieszczę filmik z wywiadem z właścicielami, Ewą i Jarkiem Kądzielą. No i powiem wam, że 80 osób, nawet zakładając, że tam są turyści, to jest, kurczę, taka odważna decyzja, żeby otwierać tam browar. Zwłaszcza z wyszynkiem na miejscu. No ale jest to miejscowość turystyczna. Na te dwie góry przyjeżdża sporo ludzi, którzy się wspinają na skałki, bo tam są takie fajne formacje skalne, zwane sokolikami. Więc... Miejmy nadzieję, że szkoły przyjdą, tak? Nie, że ludzie przyjdą. No to teraz przejdźmy do tego piwa. To jest piwo jasne górnej fermentacji, lekko słodowe o wyraźnej goryczce. Swój cytrusowy aromat zawdzięcza wyjątkowym odmianom chmielu użytym podczas ważenia i leżakowania. Czyli jest to coś w stylu American Pale Ale. Ekstrakt 12,5, alkohol 5. I teraz tak... Na wszystkich piwach Miedzianki jest ten sam wzór, czyli górnik z kilofem i kuflem piwa. No i okej, ale
o ile na stronie to, te wizualizacje wyglądają świetnie, tak tutaj wygląda to strasznie biednie. Tak jakby po prostu ta etykieta po prostu się wyprała komuś w kieszeni. Raz, że jest naklejona, pomarszczona, ale dwa, że te kolory są tak wyblakłe, takich nie widać, że no wygląda to słabo, słabo. Po drugie, jeśli już decydujemy się na nazwę Cycuch Janowicki, to aż się prosi dać na etykiecie te cycki. Tak myślę. No dobra, no to lecimy. Skład, woda z miedzianki. Słód jęczmienny, miel, drożdże. Data przydatności do 2 lipca. Spróbujmy zatem. W sumie mogłem jeszcze popatrzeć na stronie, czy aby nie ma napisane, jakimi chmielami chmielili. No, przyjemny zapach, przyjemny. A cytrusowy nie jest zbyt intensywny, ale fajny. No, to jest American Pale Ale. Miałem okazję przed chwilą degustować apas Hulajdusza. No to tam zdecydowanie było to za ciemne. Tutaj mamy American Pale Ale. Mamy jasną barwę, złociste, no w zasadzie klarowne. No, porządnie sklarowane. Kapsel biały Golas. Piana niezbyt obfita, drobno pęcherzykowa. Takie delikatne zamglenie jest, ale nie jest ono duże. O! Klasyka. Mogłoby być więcej goryczki, chociaż to pierwszy łyk. Niskie wysycenie. Trochę czegoś brakuje. Trochę brakuje owocowości takiej cytrusowej. Bo ona niby w aromacie jest, ale w smaku to piwo smakuje trochę pilsowo. Tak jak Czesi czasem robią te APA swoje, czy IPA. One są takie na pół gwizdka. Tak tutaj nie wiem, czym to jest spowodowane, ale ono jest takie lekko pilsowe. Goryczka, no już lekko zalegająca, ziołowa. Obstawiam, że brakuje mi aromatu chmielowego. Tak, żeby po prostu no dowalić tymi cytrusami, żeby to buchało. Nie bucha. Jest, ale a nie bucha. Teraz to już nawet z butelki słabo czuję. A butelka, wiadomo, że tutaj koncentruje nam te aromaty. Za mało aromatu, za mało chmielu na aromat, może na zimno za mało. Bardzo ładny lacing. No, na pewno cieszy, na pewno bardzo cieszy browar na Dolnym Śląsku. Na pewno to cieszy mieszkańców Jeleniej Góry. Jak ktoś nie wie jeszcze, to najwyższa pora odwiedzić. Zwłaszcza, że teraz sezon właśnie na takie wyprawy. Powiem szczerze, jak sobie szukałem tam informacji o tych dwóch górach, to chyba by trzeba gdzieś tam pojechać w te góry. No, bardzo, bardzo, znaczy inaczej, do poprawy jest parę rzeczy, szczególnie aromat. Natomiast barwa ok, goryczka, no teraz mogę stwierdzić, że konkret, chociaż nieco zalegająca. Wysycenie mogłoby być wyższe, ale tak jak jest, jest też dobrze. Życzę wszystkiego dobrego browarowi Miedzianka. Znaczy ja myślę, że jak je butelkują, to jest szansa nawet wyjść dalej z tym piwem i nawet jeżeli browar nie będzie miał ruchu na miejscu, to jest szansa, że da radę. Że da radę. W końcu są browary, które w ogóle nie sprzedają na miejscu i żyją. No, a zatem wasze zdrowie,
A jak będziecie planować wizytę w Sudetach, to zahaczcie o Rudawy Janowickie. Chociaż spotkałem się też, że te dwie góry, że one należą do gór Sokolich. Ale wydaje mi się, że to Rudawy Janowickie są jakby pasmem górskim. Takim sensu stricto. Wasze zdrowie i do usłyszenia.